Try not to kill him too quickly. Run to your master! And give him this message! I come for him! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Śródziemie Cień Wojny, lub też jak to woli, Middle Earth Shadow of War, będzie Mordor, ale nie War. Troszeczkę podziwiałem sobie poza nagranie, mam nowy sprzęt, co widać tu między innymi po płaszczu, jaki mam na sobie i uwaga, taka fajna nowinka, którą daje mi ten płaszczyk. 3, 2, 1, nią. Yeah! Jakby coś, to nie. To nie jest tylko to, że dłużej postoję i zmienia się w Celebrimbora. Przez to, że dłużej stoję, mając ten płaszcz na sobie, w nieruchomo, jestem niewykrywalny. Czyli mówiąc krótko, jestem takim Teemo, tylko bardziej inteligentnym. Jakbym to porównać do Ligi. No i dobrze. Skoro jest to ogarnięte, zaprezentowane, o, dobra, widzę, z automatu się zredukowało do tego lekkiego wyświetlania Celebrimbora tylko na Talionie. Rozpocznijmy w takim razie misję fabularną Podbój. Forteca Shahrbush w Nurnen należy do ciebie, jednak to dopiero pierwsza z bitew w wojnie o Mordor. Musisz zdobyć jeszcze wiele innych fortec. Almost forgot to tell you one last thing. Now that you have my fort, it will eventually come under attack, which you already know since you attacked it once yourself. Nicely done, by the way. The thing is, you don't always need to be on the defense. You have scouts who can sniff out enemy forts, so you can go on the attack yourself. You know what they say, the best offense is a good offense. And don't worry about running low on orcs. If you ever need new recruits, you go talk to a glob they call the Headhunter. He'll sort you out. Oh, Shrock! I forgot to fill Ranger's feeding bowl before I left. He's gonna be cranky if I don't get back. I'm coming, Ranger! Okej. Okay. Podbój online. Skoro kontrolujesz już fortecę, możesz atakować fortecyjnych graczy. Rozpocznij misję podbój online, aby znaleźć gracza, którego można zaatakować. Jeśli odniesiesz sukces, będziesz w stanie zwiększyć swoją rangę i zdobyć cenne nagrody. Oblężenie. Nie zapominaj o zwiększaniu również własnych zdolności obronnych. Potężni wodzowie oraz ulepszenia oblężnicze umocnią twoją fortecę. Inni gracze nie mogą wpłynąć na twoich orków lub na twój fort w twojej grze, ale skuteczna obrona przed ich atakami może zwiększyć twoją rangę. Okej. No i dobra, mamy tutaj podbój online. Myślę, że nie będziemy tego rozgrywali. A, okej, dobra, czyli de facto to była w sumie tylko taka misja, że w sumie misja, ale tak w sumie to tylko gadka, więc no, gdybym to wiedział, to bym to odpalił na koniec poprzedniego materiału, ale okej. Czyli idziemy do tego punktu w takim razie. To będzie faktyczna misja. Pits are the perfect place to test the strength of our orcs. Indeed. Let us hope we can get a seat. Na pewno się znajdzie, Talionie, na pewno się znajdzie. Dobra, nie wiem czemu, ale skraszowała mi gra. Mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. Więc zapewne zaliczyliście szybkie cięcie. Dobra, ja bym chciał jeszcze zdobyć tutaj, po pierwsze, cokolwiek co ma i ten ziomek, a po drugie tamten Mirianek. Jak już zacząłem je wydawać poza nagraniem, no to... O, klejnot bogactwa. O, a to bardzo poproszę. Ile ma tych klejnotów? Kurde, trzy tylko te mniejsze. Jeszcze drugie? Nie, nie drugie. Tu? A nie, dobra, co? Nie, to jeszcze w cholerę tego będę potrzebował. Dobra. Żeby to zmienić. O! Ej, co tu tyle klejnotów jest dookoła? Ja pierdzielę. Tutaj, kurde, taki zwykły. Tutaj na drugim levelu ten zielony. Ja pierdzielę. Jak Milusio. Dziękować. Ale strasznie dużo się tu narobiło tych typów, no.
Really? Czemu nie przeszło? No. Żegnam. Panów też. Byłem wojaka. No i dzidujemy stąd. Już chcę dożyć tego typa obok. Idziemy do tych dołów. Zobaczmy, o co teraz tu chodzi. Każda forteca ma plac ćwiczebny, ale to w dołach orki najlepiej poprawiają swoje umiejętności. A nikt nie wie więcej o dołach niż Bruce. Ah, the fight pit. You know, this is more than just a place to pop some orcs' heads off. Although that is something I cannot recommend enough. But the fight pits are where you can test your followers. See what happens when they have a go at some other geezer. They're always bringing in tough orcs to fight. And if your fella survives, he'll be stronger for the experience. If he snuffs it, well, the one who done him in has what it takes. So there's a potential new recruit. And however it shakes out, your boys will love watching the show. Nothing boosts morale up like bodies going down. Traitor! Explosion time! Ulepszę tego typa do legendarnego. O, proszę bardzo. Szósty level! Ja pierdziele! Grog was drunk, laughs were had, blood was shed, and Grog was drunk. Ah, there's no fight like a pit fight. Okej, okay, też taka szybka misja. Doły przeżyje najsilniejszy. Teraz, gdy już kontrolujesz ten region, możesz wysyłać swoich popleczników, aby walczyli w dołach. Poplecznicy, którzy przeżyją, zwiększą swój poziom. Jeśli chcesz wysłać poplecznika, by walczył z wrogim orkiem w dołach, musisz udać się do punktu startowego misji dołów. W każdym regionie znajdziesz trzy walki o wzrastającym stopniu trudności. Zwycięstwo w jednej odblokowuje następną. Zwycięstwo we wszystkich trzech odblokowuje ulepszenie cytadeli dla fortecy w tym regionie. Okej. Możesz również rozkazać dwóm poplecznikom stoczenie ze sobą pojedynku, wydając im rozkaz z menu armii. Utworzy to nową misję poplecznika w dołach. Doły online. Możesz również nakazać swojemu naczelnikowi walkę z naczelnikami innych graczy w dołach online. Wygrywaj, a twój naczelnik stanie się w końcu legendarny. Już jest. Hehe, wystarczyło go zrobić legendą dzięki rozkazowi. Dobra, wygrać w sensie legendarny. Przegraj, a będziesz musiał znaleźć nowego naczelnika. Aby wyzwać naczelnika innego gracza, musisz udać się do punktu startowego misji dołów online. Dobra. Co? Teraz się odblokuje? Trzy nowe regiony się odblokowały! What damn! Okej. Okay. Dobra. Pewnie misja jest ogólna, żeby zdobyć fortecę w każdym regionie. Tak? A, dostępni sprzymierzeńcy. Dobra, czyli tutaj coś mamy, a tu? Zguba Karnan i zdobycie fortu. Okej. Okay. Tutaj naczelnik znany i zdobądź fort. No dobra. No, fabuła kieruje mnie do Seregost, więc tam też się przedostaniemy. To jest Bastion Wróżby. Okej. Okay. Także fast travel do tego regionu. Wyzwania. Możesz już podróżować po całym Mordorze. Zostały również odblokowane wyzwania. Podejmuj wyzwania, by doskonalić swoje umiejętności, zobacz nagrody. Następne wyzwania możesz zobaczyć w dzienniku zadań. Okej. Okay. Werbunek w Seregost. Zwerbuj orków o randze kapitana lub wyższej w Seregost. 2. 3 wypolerowane klejnoty. Dobre. Minas Morgul, legendarny ekwipunek, 36 level, zabij wrogów Minas Morgul na Graugu i zabij naczelnika, czyli po prostu zdobądź fort, spoko. Tutaj egzekucja, zwerbuj orka z plemienia grozy, no to sobie jeszcze poczekaj, to dość długo, bo ja muszę mieć co najmniej 39, co najmniej 41, żeby po pierwsze taki ork się pojawił, a po drugie, żebym mógł w ogóle go zdominować. Bo nie mogę dominować orka, który ma niższy level niż ja. Wyższy. Plemienna drużyna wojenna, rozboju. Nowa frakcja orków, plemię rozboju się zniszczenie... Plemienna misja wojenna,
Aha, okej, okay, dobra. Plemienna drużyna wojenna rzezi. Okej, okay, no ale to chyba nie było nic takiego specjalnego. Okej, okay, ale taka kurde. Dosyć mroźna kraina. Znaczy, kraina, no. To jest dalej Mordor, ale. Dalej jest to. W sensie, dobra. Nie spodziewałem się, że w Mordorze może padać śnieg, nie? This fortress holds many magic users. Good thing I have you with me. No, nawet że tak. Dobra, z tym kapitanem obok bym sobie zawalczył. To był ten. Niezdarny i wrażliwy na ataki z ukrycia. Super. Tego zaskoczymy od razu. Czy dobra, zaskoczymy. Spróbuję go zaskoczyć od razu. Ciosem może upiora, bo przełączył. Teraz muszę sprawdzić, czy mam to przełączone. Mam, dobra. Mam brutalne zabójstwo z ukrycia. Tylko czy to się uda? Okej. Okay. Cyk. Dobra, zejdź. I leci upiór. Halo, upiór. The hell? Czy on ten upiór się nie stygrował? No clue. This is not how it's supposed to be. Next time you will be mine. Stary, nie będzie następnego razu, bo nie zamierzam. Uhuhuhu. Tak zapomniałem, że podbiję sobie łuk. Ta słodycz, kiedy łeb po prostu wybucha. Really? Gdzie? O, pięknie. Jeden. Kurde, niech... chciałem go przejąć. Przejmę go w taki sposób. Bo oczywiście zaś pomyliłem klawisze. Werbuj. Uuu, proszę, to był jakiś przyboczny. Pięknie. Ktoś nie już przynala. Strange incantations. What do they say? Nothing that will save them. Okej, to już mówił. Ale to był online, więc fajnie, że się powtórzyło. Kogo mamy tutaj? Odporny na ogień, umieranie fragowe wściekłość, zabójca, potrójny cios. Hagmachin. O, czyli taki skorpion. Wali włócznią. Dowodzi grupą dzikusów i jest w stanie dosiąść Karagora. Stary, po co ty żeś tak do mnie podskoczył? No powiedz mi. Po co ci to było? Ten upgrade, który po prostu... kruszy na kawałki tego typa, którego zabije, to jest piękne. Mucimy. Muciłbym, gdyby nie on. I on. You're ready for a quick death. I've no taste for showmanship. Jezu, to się nazywa spóźniony zapłon. Pam 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 pam. Złamany, pięknie. I kolejny do armii. Abandon your master and serve me. I will be your chosen, your chosen. Kolejny. Yes, bright lord. Kolejny, który był tym przybocznym. Nie mogę.
To się nazywa Fuchs. Po prostu bez sprawdzania udało mi się właśnie dwóch przybocznych sobie ogarnąć. Którzy mogą się okazać, czy którzy mogą zdradzić swoich wodzów. Chyba że go wysłałem na infiltrację do tego. O, widziałem Draka, a przynajmniej jego znacznik. Który chyba że miał zinfiltrować fort, no ale to prawie na jedno wychodzi. Dobra, czekaj, bo się za chwilę zamotam, a mam iść do tego questa finalnie. Dobra, jak to wygląda? O, nieźle nawet nieźle. Orkowy kapitan spełniony poszukuje godnego przeciwnika. Aha, czyli takie coś to będzie, spoko. Dobra, misję na razie sobie odpuszczamy. Tutaj jakiś kapitan, vendetta i tak dalej. Hediri oczywiście zrobię poza nagraniem, no poza tymi, które będę miał po drodze. Tutaj jest co? Zdobądź Karkukor. Co? Karkukor? To jest przeciwnik, czy jak? Okay, kolejny pomnik, to się go od razu pozbędziemy. Tutaj trzy misje obok siebie normalnie na typów, ciekawe. Dobra, misja główna gdzie jest? W tym miejscu. No to zajmiemy się tak, pomnikiem, tym Haedirem, tym pomnikiem, tym Haedirem i potem polecimy tutaj. Ja cię sunę, jakie kurde tunele! Interesting. Morda w kubo, stary. Przecież nie wiem, czy nie, bo... Zawsze się motam i nie wiem, czy lepiej typa zabić, czy po prostu go przejąć. Cyk. Hop, hop. O, jeden torzem. Przedobrzył. Dobra, na górę. Chłopie, masz tylko zniszczyć pomnik. Patrz, to będę później. Dobra. I do góry. Ale kurde, wejście do tego regionu jest normalnie od strony ich bazy. Trochę głupie, nie sądzicie? Budować bazę, ale przed wejściem do regionu. The protector of Mordor, its faithful servant. You have made a terrible mistake invading our lands. Whoa! Invasia! I am an unstoppable force. You cannot match my skill. My strength comes from the dark flame, and it cannot be resisted. Ale dwóch takich typa naraz mnie zaatakowało. Jestem literalnie aż w szoku. To się nie zdarzyło. Zdarzyło mi się walczyć z dwoma takimi naraz, ale jeszcze nigdy nie dostałem zasadzki od dwóch tych jednocześnie. I kurde, miałem iść po Haedir, nie? Albo tego co. Wow, to się typy zrespili po prostu obok. No i że nie chciałem go w ogóle przeskakiwać. Dobrze. O! No, nie wiem, kto go wysadził, ale jestem wdzięczny. Bo jakiś saper tu był, tak mi się wydaje. Jest złamany! Kurde, musiał! Kurka wodna! Kurde, musimy tego jednego ogłuszyć, no. Nie mówiłem o tym, żeby nie było. Dobra, czekajcie, ja go mogę... Nie, nie mogę go przyszpilić przecież, kurde. Ale... Czekaj, mroczny cios! Tyk! Oj, mamy stuna. Super, ten się akurat zdążył podleczyć. Z jaki raz on jest rozwścieczony? Dobra, to już wiem. Nie chciałem go przeskakiwać. Tak, tu są saperzy!
No kurde, rzucił we mnie zwłokami swojego typa. Kurde, i chciałem... Super, i chciałem go przejąć i kurde, go spaliłem, no. O, ale za jakieś heroiczne pierści mi zostawił. Przecież ma w sumie legendarny, który dość mnie zadowala. Ha, i co teraz? Zobaczmy, jak glewia pójdzie się sprawdzi. Tak sobie. Gdzie jest to łapo? Nie, glewia się na nich nie sprawdza za bardzo. No, on jest odporny na ogień, ale nie jest odporny na lód. Ale za to lód... Znaczy, może... Lód jest na niego, ale za to ogień pozwala mi... Ładnie. Ej, czemu nie było upiora? Halo. Ale za to ogień pozwala mi tych saperów zdetonować praktycznie momentalnie. Dzięki czemu... Dobra, tutaj pewnie uwaga. Dzięki czemu jestem w stanie też potężnie tego typa osłabić. Zresztą przez tego własną głupotę. Pod nogami. Gdzie? Kurde, mogę go przymrozić, no. Bo jego niestety będę musiał zhańbić. O, dobra. Sam? Jest sam, dobra. To już będzie koniec. Tak, wiem, że nie mogę. Tak więc... Hańba! I o 5 leveli obniżono. 5? Nie, o 7 aż! Dobra, no tak ciągną. Adios, mówiąc krótko. Walki ogarnięte, chociaż trochę żałuję, że nie udało mi się tego jednego typa zwrócić. 26 minut minęło, kiedy? Dobra, ewentualnie po prostu skrócę tę walkę. Dość mocno. Będzie trzeba, co tutaj daje. Wyssi wroga, przy wyssanie przywraca więcej. Większe obrażenia. Nie, to skupienia mnie aż tak nie kusi, żebym sobie to wymieniał. Zestaw Vendetti jest spoko. No tylko właśnie... Ulepszyłbym to, tylko ten 40 level trochę mnie kuje, trochę mnie gryzie w dupę, że nie mam jeszcze tego levela, no ale wiadomo, ciężko się, im dalej w grę, tym ciężej się leveluje. Dobra, czekaj. Dobra, Heidir jest tutaj. Edrafoni, get it lean! Szybkie skanowanie terenu. Tu i field in. Tu gdzieś. Kurhan, spoczy. Skarb? Znaczy skarb, artefakt. Wspomnienie szeloby. Gondorski artefakt. Dobra, jeszcze jeden artefakt do znalezienia. Gdzieś... Tutaj? Tutaj. No i dobra. Z tego Heidiru wyciągnąłem co mogłem. To jest kurde kolejny pomnik, który bym w sumie zniszczył, jak będę mógł. Teraz powinien po prostu spaść. No, od razu na górę. Tu. Yeah! Zastanawiam mnie trochę, z kości czego oni w ogóle zrobili te pomniki. Bo to nie wygląda nawet na kości orków. Może tych mumaków? Nie, mumakieł? Nie, olifant. Olifant, tak się nazywał ten taki... mamutopodobny wróg. Dobra, tu się teraz udajmy i to będzie... w tamtą stronę. Boli mnie, że to wysysanie strzału jest takim osobnym upgrade'em, a nie właśnie
W sensie, że to nie jest pasywne, tak jak właśnie było w poprzedniej części. Kto to w ogóle wpadł, że to tak to zmieni? Dobra, przejmujemy Haedir kolejny. Ach, o Jezu, dobra! Bo za, co on gada, to zawsze się zastanawiam, skąd on w ogóle wie, co mam mówić. Czy to jest jakieś zaklęcie, ale przecież... Teraz zauważam, że dookoła tego Haediru jest w sindarińsku napisane, co chyba co trzeba powiedzieć, żeby go oczyścić. Kurde, ale... Ale w sumie, no nie, dobra, fair enough, no mogłem tego nie zauważyć, bo teraz był taki kadr, że to dało się zauważyć. Poprzednio to był kadr głównie na Celebrimbora, nie było takich kadrów, nie wiem, z boku, jak ten Haedir wygląda. Więc ja tam myślę, mogę śmiało uznać to za... nieogar trochę ze strony kamery bardziej niż mój. Ale już bez zbędnego roztrząsania. Kurde, z tego jednego Haedira do tego punktu umiejętności bym sobie wziął, nie? No, zwłaszcza i tak mogę do tego się przenieść błyskawicznie. Dobra, teraz jakoś... O, pięknie, nawet nie muszę użyć egzekucji. Bo gościu już jest mój. Werbuj. Ej, kol... Jak ja go mam fuksa w tym odcinku do tej infiltracji? Trzeci zwerbowany kapitan i trzeci, który jest moim szpiegiem. A to do raka strzelają, dobra. Jak się zastanawiałem, do czego oni strzelają. Zauważyłem tego znacznika w ogóle na mapie. Dobra, hop siup. Trzeci i ostatni Haedir, a co za tym idzie, punkt umiejętności dla mnie. Jestem ciekaw w sobie, co on mówi tak naprawdę. Jakby to tłumaczyć na angielski. Czytaj na polski. No. Mogliby zrobić tak, żeby najpierw zrobić tego. Mogli zrobić tak, żeby najpierw dać, w sensie, taki podwójny tekst, w sensie z góry, żeby tekst był ten sindariński, a pod spodem tłumaczenie. I to by było spoko. A jeszcze tutaj. Dobra, to jest spełnienie szeloby, to w sumie możemy je zgarnąć, bo jest naprawdę bardzo blisko. A to jest tylko i wyłącznie, przecież... Nie, no muszę, bo inaczej będę sobie pluł w brodę, że tego nie zrobiłem od razu. Dobra, zabójstwo z ukrycia. Gdzie jest? To jest egzekucja powalonego. Brutalna napaść. Tu jest zabijanie z ukrycia. Nie, to jest brutalny mord. Co tutaj? Śmiertelne, zacelne cios... Nie, to jest to tutaj. Zadniejsze wrażenia w walce, nie? Kurde, czyli chyba nie ma tego upgrade'u. Chyba, że to jest po chłonięciu. Nie, to zwiększa poziom gniewu. Nic takiego. W prawne oko nie. Czy to już mam, tym bardziej nie potrzebuję. Dobra, weźmy sobie to, bo to mnie też już mnie ciekawiło od tego, już mnie wcześniej zaciekawiła. No po prostu dość często może się udać to wykorzystać, o ile nie zapomnę. Spróbujmy jeszcze to wykonać. Sprzymierzeńcy, podczas upadku Minas Ithil zginęło wielu Gondorczyków. Niektórzy trafili do niewoli Saurona. Dowiedz się, jaki los spotkał Idril i Baranora. The remaining Gondorians must escape Mordor. And they will, with our help.
Hello there. Baronor. You survived. How did you find me? Oh, it was easy. I just followed the trail of dead orcs. The Nidral. Did she escape Minas Ithil? We were ambushed. I lost her. Many of our brothers were captured. Some remain in hiding. Sauron's armies continue to hunt us. Nidral is resourceful. But no one survives in Mordor for long. We have a way out. I just need to find her. And whoever's left... Then we must find them all. Some of our soldiers were sighted in this encampment. Tread lightly. We must be careful. I beg you. Kill me. Okay, szybkie milczenie. Thank you, Captain Baronor. Sure he wouldn't mind. Wait. Okay, kolejna partia rozwalona. Tego już ja uwolnię. Thank you kindly, Ranger. I have given up. Of a new trick. Też pomysł, dlaczego oni w ogóle nie reagują na tego upiora? Nikt mi nie powie, że oni nie widzą totalnie, że... Totalnie nie widzą, że upiór... Może nie widzą faktycznie, że upiór, ale... No, żadnej reakcji na to, że nagle ork jest po prostu ćwiartowany. No i po co ci to było? Ktoś jeszcze? Nikt? Zajebiście. These orcs will suffer now. Niby głowa, ale on chyba cały w sumie eksploduje po tym strzale. Ty tutaj jakiś w ogóle, ja tutaj zlecam, to jakiś po prostu stoi typ, tylko mogę się przenieść od razu. O tak, to się dał bardzo ładnie zabić i puścić Mirianę, których teraz nie zgarnę, bo się odpala cutscenka. Ah, are you alright? I might need a moment. You cannot delay. When you find Idril, escape to the west. Have a second chance in life. I've already lived two lives. I was born somewhere near Umber. Herodrim. Oh. Okay. It is a long way from Minas Ithil. My order sent me to Gondor as a guarantee of peace. But the Herodrim had other enemies. I was to return, but by the time I was 10, we lost contact. I lived a good life in Minas Ithil. I was respected. I was happy. Nie chciał wracać. And then it fell. So now you commence your third life. The only life that matters is the one with Idril. But we have to find her first. O, czyżby miłość rosła wokół nas? And that we will. No, przynajmniej między nimi. Między tamtą dwójką, między nimi dwoma, ale bym teraz walnął. The Uruks use our soldiers as bait. Those are the lucky ones. Have you managed to free many of your brothers? Not enough. Some weeks we lose as many as we rescue. Borg, who
are supposed to be here by now. Where is the mob? Poszło jeszcze lepiej niż chciałem, kurde. Może nie wsadziłem głowy, ale dzięki temu, że miałem przebijające strzały, to po prostu dwóch typa jednym strzałem zabiłem. To jest strasznie akurat, sweet. Hej. No, serio? Jaka momentalna gleba. Co tu ma, jest jakaś niewidzialna ściana? Czemu nie mogą inni zrobić? Żegnam. Oziemne. Choć teraz nie do końca w taki sposób, jaki bym chciał. Time to spill some Uruk blood. Finally. I've been tied to this post for 2 days. Jeśli nie mogłeś się załatwić. Oj, oj, oj. Dobra, kapitan. A, jest zaraz tutaj obok. Centralnie w łeb. O kurde, nie miałem fokusu akurat. Ignoju. No przecież wcisnąłem kontrę! Dobra. Mój. Serio? Serio? To akurat był władca bestii, czemu tego nie sprawdziłem? Bym sobie ulepszył teraz ten... bym sobie ulepszył teraz ten... Nie wiem, co tam było, chyba pelerynkę elfiego władcy. Fuck me! Uciekaj. Unlucky straszliwe teraz miało miejsce, no. Dobra, ostatni typ, mam nadzieję. Nie, teraz idziemy po ostatniego typa. Bądź typiarek, to wiem, może tu jest Idril. Nie, jest ziomek. I'm in your debt. Captain Baranor. Karis. Are there any others? Idril. She's alive. We were on our way to the fighting pits, and we were captured. She escaped. If I know Idril, that's where she's headed. She's alive? She's alive. I hadn't dared hope. We will find her. Dobra. Questior wykonany. To mi się podoba. Krwawy sport. Baranor. Minas Ivie to jedyny dom, jaki znam i jedyna rodzina, jaką mam. Dlatego zamierzam walczyć w jego obronie. Kapitan Baranor to zastępca generała Castamira. Pochodzi z hardrimskiej rodziny z okolic Umbaru, a w dzieciństwie został wymieniony na gondorskie dziecko jako gwarant pokoju. Na przestrzeni lat kontakt z jego ludem urwał się, a on sam został wychowany jako gondorczyk przez bogatą rodzinę z Minas Ithil.
Castamir szybko poznał się na jego odwadze i niezwykłych umiejętnościach bojowych. Dzięki temu Baranor szybko piął się po szczeblach kariery i najpierw został przybocznym generała, by ostatecznie przyjąć rolę jego zastępcy. Baranor poświęcił życie służbie swojemu przebranemu miastu. To jedyny dom, jaki kiedykolwiek znał. Jest lojalny, odważny i zawsze kieruje się zasadami moralnymi. Za swojego generała mógłby oddać życie. Kapitan Baranor rzadko kiedy traci czujność i nieustannie żyje wobec sztywnego kodeksu wojskowego. I co, nic? Serio? Myślałem, że coś powiedzą. Celebrimbor Stallionem. Dobra, postaram się wyciąć jakiś kawałek tego, więc spróbujmy jeszcze zrobić tę misję. Nie możemy uratować wszystkich, Talion. Idril may already be dead. By my oath, we will find her. Nie ma mnie. Nie ma mnie tu. To dosyć dużym fuksem było zrobione. Dobra. Krwawy spór. Idril żyje, ale nikt nie jest w stanie przetrwać w Mordorze zbyt długo. Udaj się do dołów. Może level jeszcze wpadnie przy okazji. They make sport of our misery. Then we will make misery of their sport. Mogli go obrócić, tym go jedną strzałą zabił. O, jest Idril! Let's deal with these orcs first. Z wielką przyjemnością. Ładnie. Ja się tam wbiję na górę, pozwolicie? Okej, nie mam tego. Nie mam wytrzymałości, mam skupienia, nie wytrzymałości. Atakuje ktoś? Dziękuję. Panowie, ale postarajcie się chociaż, naprawdę. Okej, pokonaj kaptyna. Aha, XD. Żegnam. A pana w sumie zapraszam do siebie. Dobra, co to jest za typ? Tropiciel. No to nie, tropiciel nie jest mi potrzebny. I wiem, ten Karagor w sumie też nie. Poleciał. No, wygnoje.
Grime Walker! Właśnie chcę być wyssania na większej grupce. Co jest? Dobra. Po prostu się wkurzył, nic więcej. Aha, okej. Okay. Super. Zamiast trzech wyssałem sobie jednego. Zajebiście. Znaczy wróć, zamiast trzech... Trzech? Tak, no, trzech dodatkowych. Chyba trzech dodatkowych. Ej, była kontra. Co się z nim bawię tak w ogóle? Ja tu... Nie chciałem swojego zabić, okej? No, typie! Well, you keep coming out of the woodwork trying to save them. How's that working, by the way? Wiedział, że ja chcę ich stary... ten... ratować. Coś to ci się chyba pomyliło. Pięknie oczyszczony. Dalej nie wiem, o co chodzi z tym oczyszczeniem. Ale muszę się w końcu dowiedzieć. Ładnie. I feared. I've searched everywhere for you. And I you. Come. I'll escort you to Haneth Anu. You'll be safe there. No. I'm not leaving Mordor. Not till all of our brothers are free. Come now. We will speak of this later. My father sacrificed all of Minas Ithil for my safety. I will not be protected any longer. Not by you. Not by anyone. Ej, ja tu nie jestem, żeby cię chronić, tylko uratować. You will die out here. Then that is my fate. But I'm staying. Go. Go, reinforcements will be here soon. We will meet again. No. Jakoś to idzie z nimi. Kurde, no nie było levela, ale szkoda. She's a true warrior. She fears nothing anymore. Yes. That's the problem. No, trochę tak. Dobra, ona już była, to zobaczmy, co tu się odblokowało. Przed oblężeniem Minas Ithil, Idril spędzała wiele wolnego czasu na katalogowaniu bogatej kolekcji artefaktów znajdujących się w wielkiej sali miasta. Dobrze poznała te skarby, jednak w przeznaczenie i sposób działania niektórych z nich, choćby Palantiru, to dla niej wciąż zagadka. Po upadku Minas Ithil, Idril samotnie podjęła się dwóch zadań. Kontynuowania wojny z orkami, którzy zabili jej matkę, i odzyskania skarbów wykradzionych z wielkiej sali. No to drugie to akurat jest bardziej moja brocha, bo ona do wielu miejsc nawet by nie była w stanie się nie byłaby w stanie dotrzeć. O, już to powiedziałem. O, i patrzcie, niby mamy tu... Czekaj, może są tutaj, może tu jest faktycznie. Gdzieś tu? Czy... Nie no, to musi być gdzieś na górze. O właśnie. Dobra, ale jak już... Sorry, jak już mnie tutaj fajnie przytegowało... A wszczyna jest sala, w dupie to mam. Idril is close. I can feel it. What you feel is hope. Think so. Widzę też, że mi się też teraz idealnie po prostu wpieprzył, no. Kurde, jak tam wejść?
Oznaczam to jakąś górą. Dobra, muszę się na chwilę gdzieś przyczaić. Cztery, trzy, dwa, jeden. Dobra, mogę tego w sumie nie robić. Wow! Jak mi zasadził! Aha, serio? Przez to do mnie strzelił. Dobra, debile na szczęście nie ogarnęły, że mogą mnie zaatakować, to przerwać. Znaczy mi zużyć szansę, ale jakoś tego nie zrobiły, to ja jestem, ale gdzie... Wie, co ty tu robisz? Wyjazd mi stąd. To był ten, zdaje się. Krakon. Zgojat. Nawet nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, skąd to wziął. Nią. No i proszę. Takie coś lubię. Okej. Okay. Tędy chyba bym mógł się do... Nie, czy ja tędy przyszedłem. Nie wiem. Kurde, godzina... Godzina 5 prawie. No, godzina... W sumie godzina 3,5. Więc dokładnie. The Overlord says, watch your back! He's coming for you! Posłaniec! O, to coś nowego. Okej, oczywiście przekleństwo wpadło. Okej, ale posłańca jeszcze nie miałem takiego. Czegoś jak posłaniec. Oczywiście. Wygląda, że posłaniec powinien to samo, co ja robię z tym. Co ja robię z... A nie, ja wyszedłem z tym przecież. No, ja pierdzielę. Posłaniec to jest pewnie to samo, co jak... takie moje życzenie śmierci, tylko właśnie... W sposób wysyła mi wiadomość naczelnik. Że nie wiem po co to robi, bo jego prędzej zabije niż on mnie dotknie, no ale okej. Z który? Krakow. Ale on jest tam gdzieś dalej, ja myślę, że ten jest kapitanem. Really? Jak poleciał, kurde, skubaniutki. Robię unik do tyłu, a zrobił mi unik w niego, XD. No i pięknie, było się nie zamachiwać. Dobra, no to w takim razie mnie teraz czeka szukanie, po pierwsze znajdzie, a po drugie... Werbunek kaptynów, no i przede wszystkim zabawa. Tak więc ode mnie będzie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy wśród zimy Cień Mordoru. Cień wojny. Nie Mordoru, Cień wojny. To tyle. Cześć.